Komisji Wspólnej z proponowanym porządkiem obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, uchwalenie porządku obrad. Punkt trzeci, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Punkt czwarty, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nekla do placówek oświatowych. Punkt piąty, zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatku i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz warunków ich przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nekla. Punkt szósty, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Punkt siódmy, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023. Punkt ósmy, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta i gminy Nekla na lata 2022-2032. Punkt dziewiąty, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej gminy Nekla na rok 2022. Punkt dziesiąty, wolne wnioski, informacje. Punkt jedenasty, zakończenie obrad. Czy jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę, zatem przejdziemy do przegłosowania porządku. Zatem jeżeli nie ma uwag, porządek obrad uznaję za przyjęty. Przechodzimy do punktu kolejnego, trzeciego naszego spotkania, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Bardzo proszę, pani Kujawa. Roczny program współpracy jest dokumentem, który systematyzuje i precyzuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. Określa on cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także priorytetowe zadania, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w 2023 roku. Kwota, która została zaplanowana na 2023 rok, to 135 tysięcy złotych. Projekt programu współpracy był konsultowany. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na BIP-ie, na stronie internetowej gminy Nekla w zakładce pożytek publiczny, a także na tablicy ogłoszeń oraz na Facebooku. I tutaj najważniejsze, w ramach konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła uwag do projektu. Podjęcie tego dokumentu jest konieczne, by organizacje pozarządowe otrzymały środki finansowe na realizację planowanych działań w 2023 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Rozpoczynam dyskusję w tym punkcie. Czy są jakieś zgłoszenia, uwagi? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Zatem przejdziemy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Bardzo proszę panów radnych o określenie swojego stanowiska. Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. 8 głosów za przyjęciem. Pozytywnie oceniających. Punkt kolejny naszego spotkania. Punkt czwarty. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującego przy zwrocie kosztów dowozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nekla do placówek oświatowych. Bardzo proszę pani Łuczak. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującego przy zwrocie kosztów dowozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nekla do placówek oświatowych. Określa się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm sześciennych 0,5214 zł, a dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześciennych 0,8358 zł. Tą uchwałę podejmujemy zgodnie z nowelizacją ustawy o prawie oświatowym, która mówi o tym, że zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka odbywa się na podstawie wzoru, w którym jednym z czynników jest stawka za 1 km przebiegu pojazdu.
i zgodnie z tą zmienioną treścią stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie artykułu 34 ustępu 2 ustawy o transporcie drogowym. W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne. Bardzo dziękuję za przedstawienie tematu. Rozpoczynam dyskusję w tym punkcie. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję, zatem przejdziemy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nekla do placówek oświatowych. Bardzo proszę panów radnych o określenie swojego stanowiska. Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. 8 głosów za pozytywną oceną. Bardzo dziękuję. Punkt kolejny, zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz warunków ich przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nekla. Bardzo proszę panie przewodniczący. W proponowanym projekcie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz warunków ich przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nekla wprowadza się następującą zmianę, a mianowicie dodatek funkcyjny dla tabela, która określa dodatki funkcyjne dla dyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska w szkołach prowadzonych przez gminę Nekla otrzymuje brzmienie opiekun stażu bądź mentor, stawka dodatku funkcyjnego 3%. Ma to związek z nowelizacją przepisów karty nauczyciela wprowadzających nową funkcję mentora, który to mentor będzie teraz, zadanie mentora będzie wspieranie na bieżąco nauczyciela początkującego w procesie wdrażania pracy w zawodzie. Jednocześnie wyżej wymienione rozporządzenie ministra edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli oraz ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz za wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy w okresie do 31 sierpnia 2027 roku pozwala na zachowanie prawa do dodatku funkcyjnego w odniesieniu do nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż jeszcze na stopień nauczyciela mianowanego. Istotne jest to, żeby wprowadzenie mocy wstecznej tej uchwały jest konieczne. Podkreślić należy, że zastosowanie z mocą wsteczną w sposób oczywisty polepszy sytuację nauczycieli sprawujących funkcję mentora i jednocześnie nie pogorszy sytuacji pozostałych adresatów. Na podstawie artykułu 30 ustęp 6a ustawy karty nauczyciela projekt niniejszej uchwały poddany został procedurze uzgodnieniowej ze związkami zrzeszającymi nauczycieli na terenie gminy Nekla. Bardzo dziękuję. Rozpoczynam dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę, przewodniczący Kuszek. Takie pytanie, te 3%, bo tam w uzasadnieniu też nie było. Od jakiej kwoty, czy od jakiej stawki jest to liczone? Od kwoty bazowej, która wynosi 3537,80 zł. A, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję, zatem przejdziemy do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz warunków ich przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nekla. Bardzo proszę panów radnych o określenie swojego stanowiska. Bardzo dziękuję. Proszę o okazanie wyników. 8 głosów pozytywnie ocenia. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt naszego spotkania, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Bardzo proszę pan Lewandowski. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Niniejsza uchwała, niniejszy projekt określa wysokość stawek podatku od środków transportowych. To jest od 3,5 w poszczególnych kategoriach podatkowych, to jest od 3,5 do 12 ton, od naczep i przyczep ciężarowych, od ciągników siodłowych, samochodowych, które łącznie z naczepą stanowią dopuszczalną masę całkowitą pojazdu.
Stawki te zostały określone, wynikają z obwieszczenia z ministra finansów z 28 lipca 2022 roku, to znaczy ich maksymalny oczywiście pułap, który określił wskaźnik w pierwszym półroczu 2022 roku, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 111,8, czyli wzrost o 11,8% w stosunku do pierwszego półrocza 2021 roku. Proponuje się podnieść stawki na poziomie 10% w stosunku do obowiązujących w latach 2016-2022. Proponujemy rozgraniczyć stawki dla samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników siodłowych i ciągników samochodowych w sytuacji, kiedy wpływ na środowisko naturalne, jeśli chodzi o zużycie, jeśli chodzi o ten wpływ, chodzi o normy zużycia paliwa, czyli od 5,6 euro, oraz samochody wyposażone w instalację gazową, pojazdy elektryczne, hybrydowe oraz napędzane gazem ziemnym lub wodorem. Dla tych pojazdów proponujemy pozostawić stawki na niezmienionym poziomie, natomiast w pozostałym zakresie, tak jak mówiłem, jest to wzrost o 10%. Wpływ do budżetu w 2023 roku szacuje się, że zwiększy się około 50 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu Robertowi. Rozpoczynam dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z państwa radnych? Bardzo proszę, radny Dariusz Raśń. Ja uważam, że ta podwyżka jest za wysoka, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę kolejną uchwałę, która będzie prezentowana i którą będziemy opiniować. Tamten wzrost nie jest tak wysoki, a w mojej ocenie tak, ta sytuacja ekonomiczna, która jest obecnie, to ona w większym stopniu dotyczy właścicieli tych samochodów, tak, ciężarowych, firm transportowych niż rolników, tak. Także no, bądźmy tutaj sprawiedliwi i to jest prowadzeniem działalności gospodarczej i jeżeli ta stawka podatku ma wzrosnąć, to niech wzrośnie tak samo, jak to jest w przypadku rolników. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Bardzo podny. Proszę, pan burmistrz. Ja chciałbym tylko dodać jeszcze do argumentacji, jeżeli chodzi o ten wzrost, czy mógłby kierownik Lewandowski tam z uzasadnienia przypomnieć, kiedy była ostatnia regulacja tej stawki? 2015, czyli na 2016, nie? Ostatnia uchwała z 2015 roku. Stąd ta kwestia, że po prostu jest to tak procentowo określone, no ale musimy mieć też świadomość, że przez te ostatnie lata właściwie ta stawka nie była podnoszona wcale. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Bardzo proszę. Pełna zgoda, że ona nie była podnoszona, natomiast no, mówię, patrzmy na to, co będziemy głosować, co będziemy opiniować w kolejnej uchwale, tak, i no, tam idąc tą argumentacją, no to ze stawką 54 zł wracamy do poziomu z 2016 roku, tak, bo taka była wtedy stawka podatku rolnego dla rolników, tak, a tu jeżeli chodzi o firmy transportowe, właścicieli tych samochodów ciężarowych, tak, mamy poza tą inflacją, o której mówiłem, no to wzrost cen paliwa, który dotyczy oczywiście nas wszystkich. ZUS-y, nie ZUS-y, ZUS-y, a nie KRUS-y, przypomnę, więc ja proponuję tą stawkę na poziomie 6%. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Nie widzę, zamykam dyskusję. Czy to jest radnego oficjalne stanowisko? Ja bym prosił o 5 minut przerwy, żeby przygotować treść do głosowania, tak? Dziękuję.
Dobrze. Zanim przejdziemy do przegłosowania wniosku formalnego radnego Dariusza Raźnego, czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem przejdziemy do przegłosowania wniosku formalnego o podniesieniu stawki podatku od środków transportowych o 6%. Bardzo proszę Państwa radnych o określenie swojego stanowiska co do tego wniosku. Bardzo proszę o wyniki. 7 głosów za przy 1 głosie wstrzymującym. Zatem wniosek radnego został przyjęty. Przejdziemy do przegłosowania zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od środków transportowych z uwzględnieniem wniosku radnego Dariusza Raźnego. Bardzo proszę panów radnych o określenie swojego stanowiska. Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. Projekt uchwały uzyskał jednomyślnie opinię pozytywną. Punkt kolejny naszego spotkania: zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023. Bardzo proszę, pan Lewandowski. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023. Obniża się średnią cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS z 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2023 z kwoty 74,05 za jedną decytonę do kwoty 54 zł za jedną decytonę. Niniejszy projekt wynika też z obwieszczenia, z komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października, w którym to prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił cenę jednej decytony w kwocie 74,05 i zasady ustalenia podatku rolnego określa oczywiście ustawa o podatku rolnym dla gruntów gospodarstw rolnych i poniżej i dla podatników, którzy takiego gospodarstwa, takie grunty, które nie stanowią gospodarstwa rolnego. Jeśli chodzi o tą kwotę, obniżenie do kwoty 54 zł, to skutkiem tego obniżenia będzie utrata dochodów na wysokości około 170 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Lewandowskiemu. Rozpoczynam dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę, ktoś z Państwa radnych, z Państwa? Nie widzę. Zamykam dyskusję, zatem przejdziemy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023. Bardzo proszę panów radnych o określenie swojego stanowiska. Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. 6 głosów za pozytywną oceną, przy 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym. Bardzo dziękuję. Punkt kolejny: zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Nekla na lata 2022-2032. Bardzo proszę, pani skarbnik. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 listopada dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Nekla. Prognozę dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2023 rok. Z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2024 dostosowano również do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2023-2032.
szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF. W zakresie załącznika nr 2 do WPF dokonano ujednolicenia wykazu planowanych przedsięwzięć wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów i limitu zobowiązań. Wskazać należy, że w załączniku nr 2 do WPF w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2022 roku. Do załącznika drugiego dodano następujące przedsięwzięcia: preferencyjny zakup węgla oraz rozbudowa infrastruktury obsługującej gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy Nekla, etap drugi. Dokonano również zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Nekli wraz z halą sportową oraz szkolnego schroniska młodzieżowego w Nekielce poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną, przebudowa ulicy Poznańskiej w miejscowości Nekla wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Poznańskiej i Lipowej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Targowej Górce. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Rozpoczynam dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z państwa radnych, z panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem zamykam dyskusję. Przejdziemy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Nekla na lata 2022-2032. Bardzo proszę państwa radnych, panów radnych o określenie swojego stanowiska. Radny Wojciech Prałat, proszę jeszcze. Bardzo dziękuję. Proszę o wyniki. Projekt uzyskał opinię jednomyślnie pozytywną. Punkt kolejny naszego spotkania: zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej gminy Nekla na rok 2022. Bardzo proszę pani skarbnik. W projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej gminy Nekla na rok 2022 przewiduje się zwiększenie dochodów o 5 769 911 zł i 4 grosze. Te zwiększenia nastąpią z tytułu: zwiększenie planu dochodów z racji otrzymania dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pod nazwą Spotkajmy się w plenerze, doposażenie Wiejskiego Placu Rekreacji w miejscowości Gąsiorowo, kwota 8 tysięcy. Zwiększenie planu dochodu z tytułu opłat za wynajem autobusu oraz zwrotu za tłumaczenie na język migowy od jednostek podległych, kwota 6400. Zwiększenie planu dochodów z odszkodowania za sprzęt uszkodzony na skutek przepięcia w urzędzie, to jest druga część odszkodowania, kwota 8377 zł i 28 groszy. Zwiększenie planu dochodów z wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych, kwota 210 tysięcy. Zwiększenie planu dochodów z wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych, kwota 49 285 zł 76 groszy. Zwiększenie planu dochodów z wpływów podatku od środków transportowych od osób, tu mam jakiś błąd, od osób fizycznych, kwota 78 tysięcy. Zwiększenie planu dochodów z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych, kwota 165 tysięcy. Zwiększenie planu dochodów z opłaty adiacenckiej, kwota 10 tysięcy. Zwiększenie planu na skutek uzyskania dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022, kwota 2 888 418 zł i 57 groszy. Następnie zwiększenie planu dochodu z odsetek uzyskanych za założone lokaty bankowe, kwota 45 872 zł i 52 grosze. Następnie zwiększenie planu dochodu z tytułu otrzymania środków na edukację dzieci z Ukrainy, kwota 41 373 zł. Następnie zwiększenie planu dochodu z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu, kwota 5 tysięcy zł. Kolejna pozycja: zwiększenie planu dochodu z tytułu opłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach naszej gminy, kwota 52 470 zł. Następnie zwiększenie planu dochodów z opłat za obiady w szkole w Zasutowie, kwota 40 tysięcy oraz w szkole w Nekli, kwota 18 tysięcy.
to jest razem daje kwotę 58 tysięcy. Następnie zwiększenie planu dochodu z tytułu dotacji otrzymanej z województwa wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki. Część druga tej dotacji, kwota 41 828 zł 17 groszy. Następnie otrzymanie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenie 40 zł, kwota 57 576 zł. Kolejna pozycja, otrzymanie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenie 300 zł, kwota 6210. Następnie zwiększenie planu dochodu z tytułu otrzymania środków na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku do innych źródeł ciepła. Kwota 1 485 573 zł 60 groszy. Kolejna pozycja to zwiększenie planu dochodu z tytułu otrzymania środków na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych. Kwota 56 385 zł i 20 groszy. Dodatek dotyczy szkoły w Zasutowie oraz w Targowej Górce. Z uwagi jednak na fakt, że szkołom tym zwiększono budżety na ogrzewanie już na początku roku szkolnego we wrześniu, dodatek ten został wykorzystany jako refundacja kosztów poniesionych przez gminę i przeznaczony w tym miesiącu, w listopadzie, jako zwiększenie budżetu szkoły w Nekli. Kolejna pozycja to zwiększenie planu dochodu z tytułu dotacji otrzymanej z województwa wielkopolskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, kwota 255 tysięcy. Następnie zwiększenie planu dochodu z tytułu dotacji otrzymanej z województwa wielkopolskiego na kartę dużej rodziny, kwota 220 zł i 94 grosze. Kolejna pozycja, zwiększenie planu dochodu z tytułu dotacji otrzymanej z województwa wielkopolskiego na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne, kwota 4200. Kolejna pozycja, zwiększenie planu dochodu z tytułu opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków, kwota 233 tysiące. Zwiększenie planu dochodu z tytułu sprzedaży magnesów promocyjnych, kwota 1220 zł. I ostatnia pozycja, zwiększenie planu dochodów z opłat za zajęcia sportowe, kwota 2,5 tysiąca zł. Dochody zmniejsza się o kwotę 70 tysięcy zł na skutek zmniejszenia planu dotacji z województwa wielkopolskiego na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych. Wydatki zwiększa się o kwotę 2 881 492 zł i 47 groszy z tytułu zwiększenia planów wydatków na realizację inwestycji z projektu Cyfrowa Gmina, wkład własny do tego projektu, kwota 4384 zł i 27 groszy. Następnie zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia, kwota 13 tysięcy zł. Kolejna pozycja, zwiększenie planu wydatków na usługi informatyczne z przyznanego odszkodowania, kwota 3393 zł 1 grosz. Kolejna pozycja, zwiększenie planu wydatków OSP Targowa Górka na zakup materiałów oraz usługi remontowe, kwota 6 tysięcy zł. Kolejna pozycja, zwiększenie planu wydatków na obsługę długu, kwota 155 tysięcy. Następnie zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w szkole w Nekli ze środków przekazanych na edukację dzieci z Ukrainy, kwota 41 373 zł. Kolejna pozycja, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w szkole w Nekli, kwota 189 479 zł i 51 groszy. Kolejna pozycja, zwiększenie planu wydatków na zakup towarów oraz żywności w szkole w Nekli, kwota 23 tysiące. Zwiększenie planu wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, rata druga szkoła w Nekli, kwota 41 828 zł i 17 groszy. Zwiększenie planu wydatków na opłaty za pobyt dzieci z gminy Nekla w przedszkolach innych gmin, kwota 17 132 zł 80 groszy. Zwiększenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli, kwota 314 436 zł i 88 groszy. Zwiększenie planu wydatków na zakup paliwa do autobusu, kwota 8364 zł i 29 groszy. Zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków w ramach innych źródeł ciepła, kwota 1 485 573 zł 60 groszy. Zwiększenie planu wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenie 40 zł oraz świadczenie 300 zł, kwota 63 786 zł.
Zwiększenie planu wydatków na świadczenia rodzinne z otrzymanej dotacji, kwota 255 tysięcy. Zwiększenie planu wydatków z tytułu Karty Dużej Rodziny, kwota 220 zł 94 grosze. Zwiększenie planu wydatków na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne, kwota 4200. Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie oczyszczalni ścieków, kwota 233 tysiące. Zwiększenie planu wydatków w referacie promocji z uzyskanych dochodów, kwota 13 720 oraz ostatnia pozycja, zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne polegające na doposażeniu placu w Gąsiorowie z przyznanej dotacji, kwota 8 tysięcy złotych. Wydatki zmniejsza się o kwotę 70 tysięcy złotych z tytułu zmniejszenia zapotrzebowania na dodatki osłonowe. I zwiększa się również wysokość rozchodów o kwotę 2 888 418 zł 57 groszy. Są to dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowią one dochód roku 2022. Natomiast kwota ta zostanie wykorzystana w roku 2023. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Rozpoczynam dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z państwa ma uwagi, dodatkowe informacje? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję. Przejdziemy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej gminy Nekla na rok 2022. Bardzo proszę panów radnych o określenie swojego stanowiska. Bardzo dziękuję. Proszę o wyniki. Projekt uzyskał jednomyślnie ocenę pozytywną. Punkt kolejny naszego spotkania, wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę, czy ktoś? Teraz. Bardzo proszę, przewodniczący Kuszek. Chciałbym was, koledzy, poinformować, że na środowej sesji będzie wprowadzony dodatkowy punkt, który będzie dotyczył skargi na uchwałę dotyczącą bezdomności zwierząt. To tyle informacji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Radny Grzeszczyk, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja mam jeden taki wniosek, no nie powiem, że od mieszkańców, bo bym skłamał, ale od mieszkańca, który mieszka za płotem ma posadzone drzewa gminne i prosiłby o obcięcie tych gałęzi, bo na przykład tego na ulicy Sienkiewicza jest, że porosły takie długie, to 2-3 metrowe gałęzie i oni się obawiają, że no, na ogródki im powchodzą, a tego drzewka powinny być przycięte. I z taką prośbą właśnie to mi zgłosił jeden mieszkaniec. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Nie widzę. Pan burmistrz, proszę. Ja może wyjątkowo się odniosę tutaj bezpośrednio od razu do tego wniosku, bo rzeczywiście ten problem w tym roku się pojawił i on się pojawił jeszcze w zakresie, że tak powiem, spadających liści z drzew. No okazuje się, że poza tymi walorami estetycznymi, kiedy drzewo sobie ładnie kwitnie i ładnie wygląda, no to w jakimś tam stopniu części mieszkańcom po prostu to przeszkadza, tak? Nie wiem, czy wszystkim, to pewno kwestia gustu i tak dalej, natomiast no swojego czasu, to było jakieś 10, może 12, 13 lat temu, rzeczywiście Nekla dosyć intensywnie została tutaj w centrum, właśnie te ulice wszystkie boczne obsadzone, tam była kwestia też parkowania samochodów, tak, że nie można przed domem sobie parkować, bez drzewko i tak dalej. No i teraz się to rzeczywiście nasiliło w momencie, kiedy zbiórka odpadów bio jest w pojemnikach, a nie we workach. Wcześniej też mieszkańcy byli jakby nauczeni, że pograbią tą część tutaj miejską, no, nazwijmy to, i wystawią we worku. No teraz musieliby to przesypać lub wrzucić do pojemnika bio, jeśli go posiadają. No i do tego rzeczywiście te drzewka trochę porosły. No niektórzy się cieszą, bo jest trochę cienia, bo ładniej to miasto estetycznie wygląda.
No, niektórzy właśnie mają jakieś problemy, że zbyt intensywnie to się tutaj rozrosło. No i pewno będziemy szukali kompromisu pomiędzy jednymi i drugimi, aczkolwiek rzeczywiście tutaj też były wnioski mieszkańców ulicy Rejmonta. Pan przewodniczący przekazywał, żeby też te drzewka podciąć, ale tak naprawdę to myślę, że głównie chodzi o te liście. Tutaj po konsultacji ze specjalistami uznaliśmy, że podcinka drzew będzie wiosną, bo teraz na zimę to którymś tam, niektórym tym odmianom i ze względu na to, że te drzewa nie są jeszcze takie duże, mogłaby ta podcinka zaszkodzić. Natomiast no rzeczywiście, jeżeli mówimy o problemach Nekli, to jest to jeden z ważniejszych problemów w naszej miejscowości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z panów radnych, z państwa? Nie widzę zgłoszeń. Zatem przejdziemy do ostatniego punktu, zakończenia obrad. Zamykam posiedzenie. Bardzo państwu dziękuję.